Nie wiem, czy pamiętacie, ale niespełna rok temu zapowiedziano DLC do FNAF'a Security Breach o nazwie Ruin. I sytuacja ma się akurat w ten sposób, że od tamtej pory praktycznie nic się na jego temat nie dowiedzieliśmy, a samo DLC jeszcze nie wyszło. Ale być może zmieni się to już na dniach, albo na przestrzeni najbliższych miesięcy, ponieważ co nieco w temacie Ruin ostatnio zaczęło się zmieniać i o tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Tak więc cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Nim zaczniemy, standardowo stawcie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, i wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Tak więc Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Nie wiem, czy pamiętacie, ale DLC cały czas jest w drodze. Tak więc nie wiem, czy pamiętacie, ale trochę czasu już od tego minęło. Taki ponad rok temu była sobie taka popularna gra, nazywała się FNAF Security Breach. No, chyba coś tam pamiętacie, nie? I jakieś pół roku po premierze gry zapowiedziano DLC do niej o nazwie Ruin, czytaj Ruina. I wiecie, co stało się z tym DLC? Tak więc wspomniany wcześniej DLC Ruin, a wyszło kilka miesięcy po zapowiedzi i okazało się być super dobrą, cudowną i straszną grą. B zostało zapowiedziane, pojawił się trailer do gry i gra miała wyjść w zeszłe wakacje. Aczkolwiek premierę przesunięto na następny rok, aby załatać wszystkie niedogodności, które w grze się pojawiły. Odpowiedź C, grę zapowiedziano, pojawił się do niej trailer, wszystkie zapowiedzi, ale póki co nie wyszło. Prawdopodobnie pojawi się pod koniec tego roku. I wreszcie odpowiedź D, grę zapowiedziano jeden raz i od tamtej pory nie wspomniano o niej ani razu. Tak, poprawna odpowiedź. Szczerze, to jest aż zabawne, że grę zapowiedzieli, a później totalnie ucięli temat. Aczkolwiek to wcale nie jest pierwsza tego typu sytuacja i mam nadzieję, że w tym wrześniu już Spider-Man 2 wyjdzie. Tak jest, dokładnie to się stało, czyli w sumie nic się nie stało, bo zupełnie nic o Ruin się nie dowiedzieliśmy. Cisza. I to na długie miesiące, zasadniczo prawie na rok, aż do mniej więcej kilku tygodni wstecz od dzisiaj. Ponieważ wokół Ruin w ostatnim czasie, jak na to, ile działo się wokół tego produktu przez ostatni rok, działo się dość względnie sporo. A zacznijmy może od tego, że jesteśmy chyba bliżej niż kiedykolwiek takiej prawdziwej zapowiedzi z krwi i kości do tego dodatku, ale już wszystko wam opisuję. Otóż sytuacja przedstawia się następująco. Na przestrzeni ostatnich dni marca, a dokładniej najprawdopodobniej był to 21 dzień tego miesiąca, strona internetowa Security Breach TV, tak dokładnie to jest właśnie to miejsce, gdzie na kilka miesięcy przed premierą na Security Breach pojawiały się odcinki Freddy and Friends on Tour, czyli takiego krótkiego serialu animowanego, który poniekąd miał narobić trochę hype'u przed wyjściem gry, a ponadto teasował co niektóre rzeczy. Tak więc właśnie tego dnia wspomniana wcześniej witryna na moment zmieniła się z takiej na taką. A dokładniej takowe stanowisko z tym fajnym wielkim ekranem zamieniło się w tego typu komputerek. I tak jest, najprościej mówiąc, to najpewniej pojawi się w Ruin, tyle że takowy wygląd strony mieliśmy zobaczyć znacznie później, a to jest zwykły błąd. Strona już powróciła do poprzedniego stanu. Aczkolwiek ludzie przez ten krótki czas, kiedy tamta wersja strony znajdowała się jeszcze w cudzysłowie w przestrzeni publicznej, doszukali się w niej kilku interesujących rzeczy, a mianowicie w kodzie źródłowym strony znajdowały się daty 6 kwietnia i 13 kwietnia. Czy 6 kwietnia cokolwiek się stało? No właśnie rzecz w tym, że nic się nie stało. A 13 kwietnia, no zobaczymy, co się stanie. Równie dobrze może nie stać się zupełnie nic, aczkolwiek ludzie spekulują, że to właśnie 13 kwietnia będzie dniem, kiedy wygląd strony zamieni się w ten, który już znamy. I to wtedy pojawi się tutaj pierwszy odcinek tego, w teorii, nowego Freddy and Friends on Tour. Aczkolwiek równie dobrze może być to zupełnie inne show z FNAF-em powiązane, które jakoś tam będzie Ruin zapowiadać. No i to wcale nie jest takie głupie, ponieważ na IMDb znajduje się zakładka powiązana z niezatytułowanym projektem związanym z Five Nights at Freddy's Security Breach, właśnie chyba mniej więcej typu Freddy and Friends on Tour. Tylko że raczej wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden dłuższy odcinek, a nie kilka krótszych. No ale jak to dokładniej będzie, to sobie jeszcze zobaczymy. Ma on trwać 40 minut, zakładając, że to wszystko jest tutaj prawdziwe. Natomiast kiedy zjedziemy niżej, zobaczymy całą obsadę, która weźmie udział w tej produkcji. Między innymi pojawi się tutaj Glamrock Freddy, Glamrock Chica, Montgomery czy Roxanne Wolf. I co najważniejsze, głosu im będą użyczać dokładnie ci sami aktorzy głosowi, którzy zrobili to samo w oryginalnym Security Breach.
Jednakże z drugiej strony ktoś może stwierdzić, że jest to totalnie sfejkowane i szczerze ciężko w to nie uwierzyć, że jest to jeden wielki fake, ponieważ jest ich naprawdę całkiem na IMDb sporo, aczkolwiek jak twierdzą to niektórzy internetowi detektywi, ta strona została przesłana przez IMDb Pro, albo raczej za jego pomocą. A najprościej mówiąc, IMDb Pro jest płatną wersją IMDb, która pozwala ci zrobić znacznie więcej rzeczy, a jeżeli chcesz coś opublikować przez IMDb Pro, w sensie utworzyć stronę dla powstającej produkcji, to podobno musisz mieć co do tego jasny dowód. Wobec tego przez IMDb Pro byle kto nie opublikuje, że nowi Władcy Much powstają, ale ponoć powstawali, sam nie wiem, jeżeli wprost nie będzie miał na to dowodu, a rzekomo z tą stroną co do kolejnego czegoś związanego z FNAF-em Security Breach, taki dowód faktycznie się pojawił, ale tak jak mówię, jest to tylko i wyłącznie przypuszczenie, na temat którego innym razem opowiadali co niektórzy internetowi detektywi, a sami dobrze wiecie, jak to z tymi internetowymi detektywami bywa. Niekiedy dochodzi do sporej kompromitacji. No, chyba domyślacie się, o co chodzi. No ale żeby nie było, co niektórzy insiderzy mieli potwierdzić, że owy artykuł na temat nowej rzeczy z FNAF Security Breach jest w 100% prawdziwy. Aczkolwiek trzeba tutaj również wspomnieć, że sama strona na IMDb została ostatnio dosłownie zmasakrowana przez osoby, które się o niej dowiedziały. Między innymi nagle długość trwania tego odcinka przedłużono do 40 minut z 20 minut. Co więcej, do obsady dołożono wiele różnych osób, w tym chociażby MatPata albo Scotta Cawthona, więc teraz lepiej się tam do końca nie zagłębiajmy, bo jeszcze wyjdzie z tego coś, czego byśmy sobie raczej nie życzyli. W każdym razie, jaki ma to związek z nowym DLC do FNAF Security Breach? Ano, mniej więcej tego typu, że jeżeli już takowy odcinek programu związanego z Ruin się pojawi, to będzie to jasna zapowiedź tego, że FNAF Security Breach Ruin jest coraz bliżej. I patrząc na to, że uśredniając premierę FNAF Security Breach, a premierę Freddy and Friends on Tour dzieliły 3 miesiące, to być może nawet Ruin dostaniemy jakoś szybciej, na wakacje czy cokolwiek. Byłoby w sumie naprawdę spoko. Tak więc teraz pozostało nam już tylko czekać do 13 kwietnia, aż coś być może się na tej stronie pojawi, aczkolwiek szczerze jestem dość sceptycznie nastawiony. Co do samego Ruin zbyt wiele nie wiemy, aczkolwiek po internecie lata parę informacji, co niektóre kanały informują o tym, jakie to ma być mroczne i w ogóle przeżycie. Gdyby było trochę straszniej niż w oryginalnym Security Breach, byłoby naprawdę mega, aczkolwiek to nie jest chyba żadne wyzwanie, żeby gra była straszniejsza niż w Security Breach. Naprawdę. W każdym razie, no cóż, pozostało nam tylko czekać. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego i że będzie to w dużo lepszym stanie niż Security Breach w dniu premiery. Słowem końca zapowiedziano rozszerzone Freddy Files do Security Breach, które ma rozwiązywać wszystkie tajemnice tej gry. Będzie to większa, rozszerzona wersja przewodnika, taki sequel do poprzedniej jego wersji, która pojawiła się w tym roku, tylko że ona obejmowała tylko i wyłącznie Security Breacha. Jeżeli ta, która ma wyjść teraz, ma być większa, rozszerzona, to myślę, że może objąć kilka innych tajemnic Security Breacha. W sensie, nie czytałem tej książki, ale podejrzewam, że nie wyczerpała do końca tematu. W tym na pewno będzie musiała zająć się Ruin. Przewodnik ma pojawić się 26 grudnia 2023 roku, zatem pewnym absolutnie jest, że Ruin pojawi się wcześniej. I to myślę, że grubo wcześniej. Sam podejrzewałbym czerwiec, lipiec. Myślę, że na premierę w maju raczej nie ma co liczyć, ale czerwiec, lipiec może być naprawdę spoko okresem na pojawienie się tego. I szczerze, byłbym naprawdę zadowolony. Dobra, lekki fail, ponieważ na stronie, która informuje o pojawieniu się rozszerzonej wersji Freddy Files do Security Breacha, jest mowa o tym, że książka obejmie także inny content Security Breacha, którego nie uwzględniła pierwsza wersja tej książki, a także nowe misje z Ruin. Tak więc na pewno, ale to absolutnie na pewno, DLC musi wyjść przed. Czerwiec, lipiec, myślę, że możemy być tego pewni. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie suba, także kciukowy pod tym filmem, jeżeli materiał wam się spodobał. Wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a ja będę tymczasem spadał. Trzymajcie się, jesteście plutko, miłego dziękuję, wszystkim życzę, mówi Gazmondar. Cześć!